Właśnie sobie sprawdzam achievementy w Bloonsach, bo doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby zdobyć je wszystkie, a przynajmniej większość tych achievementów. I moją uwagę przykuł pewien achievement, który dzisiaj chciałbym zrobić. Nazywa się Wszyscy za jednego i jeden za jednego. Wygraj grę tylko z jedną małpią wieżą na ekranie w dowolnym momencie, grając na dowolnej mapie na wysokim poziomie trudności. Więc dzisiaj to zrobimy. Podobno jest to banalnie proste do zrobienia, chociaż brzmi może jakby to było trudne. I zrobimy sobie to na mapce. Czekajcie, gdzie ta mapka jest? Ona je powinna być gdzieś, a nie, chyba ją troszeczkę pominąłem. Jeszcze raz sobie tutaj sprawdzimy. O właśnie, kłody, czyli wysoki poziom trudności, standardowe rundy. W ogóle muszę Half Cache, Impopable sobie pograć, Double HP Moaby, bo to są rzeczy, które po prostu są mi tutaj potrzebne, żeby właśnie zdobyć fajne achievementy. Są na przykład mapki, które tylko muszę przechodzić małpkami supportującymi i zastanawiałem się, jak to zrobić. I podobno tą małpką, właśnie wracając do tematu, podobno tą małpką można przejść do 80 rundy. Nic więcej nie potrzebujemy i mówię, nie, ja to sprawdzę. Jeżeli będzie to, wiecie, jakieś takie proste, to wtedy może zagramy jeszcze jedną mapkę, jakąś Half Cache albo Impopable, albo coś innego, bo zauważyłem, że brakuje mi właśnie do tych dwóch achievementów bardzo mało mapek, tam chyba ze 3-4 małpki, jejku, za każdym razem mi się to myli, ale nie myli mi się to, że zostawiliście już łapkę w górę, na pewno to zrobiliście, prawda? Mam nadzieję, że tak jest i ulepszamy tą naszą piracką małpkę do 0.52, takie ma mieć ona upgrade, zobaczymy, czy to rzeczywiście zadziała. Gorący strzał. W ogóle to jest idealne miejsce na tą małpkę. Ona w ogóle dostała ostatnio jakieś buffy, więc zobaczymy, czy będzie taka OP. Idziemy oczywiście pod dolne drzewko, żeby mogła wykrywać kamo. Tutaj będziemy mogli przebijać i podpalać ołowiane balony, co jest naprawdę naprawdę całkiem spoko. Dobra, 212. Oczywiście, jak widzicie, double cache moda nie mam żadnego, bo przecież to by było trochę bez sensu. I z przyzwyczajenia chciałem już postawić darmową małpkę. Mówię, o, Glugenera sobie postawię. Ale nie. Kiedyś podobno trzeba było kombinować, że najpierw stawialiśmy jedną właśnie małpkę, później ją sprzedawaliśmy w jakąś inną i to miało, sens. Jeżeli będziecie się chcieli więcej odcinków właśnie zrobienia achievementów, to koniecznie dajcie znać, bo wydaje mi się, że to też jest całkiem spoko. Wtedy wiadomo, nie używałbym żadnych modów, chyba że to jedyny mod, jaki mam teraz wgrany, to jest Faster Forward, ale on w żaden sposób nie wpływa bezpośrednio na rozgrywkę, to takich modów po prostu bym nie używał. Więc dajcie znać, czy chcielibyście po prostu coś takiego zobaczyć, więcej takich odcinków, gdzie byśmy sobie przechodzili różnego rodzaju właśnie challenge'e. Tylko że one wbudowane w grę i dzięki temu byśmy po prostu odblokowywali achievementy. Teraz będzie najdłuższe oczekiwanie, bo mam 43 rundę, mam już 4 tier, no ale do 5 tieru troszeczkę mi jeszcze tutaj brakuje, ale no to jest zadziwiające, nie? Że jedna małpka może sobie poradzić z tymi wszystkimi rzeczami, a wielokrotnie, czy to za Admirosem, czy to solo, no są problemy. A wystarczy, hej, postaw sobie pirata i pirat po prostu rozwala wszystko, jak leci. Na pewno docenię bardziej pirata i wydaje mi się, że będę go częściej stawiał. I tak był taki okres, zwłaszcza jak z Admirosem sobie właśnie graliśmy, to, że ja stawiałem po prostu piratów pod środkowe drzewko i spamowałem umiejętnością, żeby po prostu z nim wygrać, a okazuje się, że no, jeżeli masz odpowiednią mapę oczywiście, nie, bo to jest najważniejsze, no to ten pirat może naprawdę nieźle tutaj zamieszać, tylko że ja bym chciał użyć jakiejś umiejętności. Chwila, czy to eliminuje mobów, zaczerpię harpunem bluny klasy mob i eliminuje je. Tylko czy to będzie działało na BFB? Mam nadzieję, że tak. A na 50 rundzie możemy i tak kupić sobie 5 tier, więc nie ma to żadnego znaczenia, bo teraz dostaliśmy prawdziwą bombę i wszystko jest rozwalane. Zobacz na to, ceramiczne, męczyłem się na jakichś challenge'ach, stawiasz po prostu małpy pirata i idziesz sobie robić herbatę, to jest najlepsza opcja. Na pewno w tym odcinku jeszcze zrobimy coś innego, no przecież nie będziemy po prostu na jeden odcinek robili jednego achievementu, to by było trochę dziwne, ale no nie sądziłem, że to będzie aż takie proste i aż takie przyjemne. No i nadeszła runda 80, więc co możemy zrobić? Po prostu wciągnąć tego balona, wow. To było naprawdę zadziwiające i rzeczywiście achievement jest zaliczony, więc możemy przejść do kolejnego. Tutaj mi nie widzicie tego, ale się pokazało, że jest to zaliczone. Mamy przekój 50 blunów bossa. Przyznam szczerze, że dzisiaj jakoś nie mam ochoty na bossa, chociaż wiem, że chcecie, aby się pojawiały odcinki z bossa. Wygraj 10 rund w trybie połowy kasy. Na połowę kasy jest chyba jedno rozwiązanie, po prostu bierzesz sobie Benjamina i zobaczmy, jakie mam mapki. Czy tutaj mam... nie mam połowy gotówki. Spoko. Czy tutaj mam
mam połowę gotówki? Nie, nie mam połowy gotówki. No, trzeba będzie znaleźć po prostu mapę, gdzie coś takiego jest możliwe. Wydaje mi się, że może to być tutaj. Nie. Jak widzicie, mam dużo porozgrzybywanych różnych mapek, które po prostu czekają na to, żeby je ukończyć, ale no nie ma kiedy. A że nie mogłem znaleźć mapki z Half-Cashem, no to po prostu przechodzę sobie jakieś zwykłe mapy. Jak widzicie, Nekromanta plus Ninja plus Alchemik wygrywa praktycznie wszystko i to chyba były Double HP Moaby, więc i tak potrzebuję tego do jakiegoś tam achievementu, dokładnie nie mam pojęcia którego. Wygrać 10 rund w trybie połowy klasy. Powinno to mi zaliczyć, ale z jakiegoś powodu nie zaliczyło. O, dostałem przed chwilą medal, także lecimy teraz na połowę gotówki. Tutaj zasada jest, tak jak mówiłem, taka, że stawiamy sobie Benjamina i ten Benjamin powinien mi w zupełności wystarczyć. Postawmy sobie ciebie, szybkie strzały, później stawiamy Benjamina, z tego co wiem, i ninja. No i nic więcej, znaczy ninja, później nekromanta, później alchemik, albo najpierw ninja, alchemik, nekromanta i to powinno mi w zupełności wystarczyć właśnie, żeby przejść tą mapkę. No i pierwszy half cash prawie zaliczony, mamy rundę 80 i proszę bardzo, wygrana $220 wpada na moje konto, mam w ogóle 143 poziom, zobaczmy jak to tutaj wygląda, wygrać 25 gier na nieprzekuwalnym poziomie trudności. Nie, 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 ja chciałem się na początku skupić na jednej rzeczy, o właśnie, wygraj 10 rund w trybie połowie kasy, więc jeszcze będę chciał dzisiaj to zrobić. Dostałem kolejną odznakę, więc bardzo fajnie. Tutaj zostało mi nieprzekuwalne plus chimpsy, ale muszę znaleźć inną mapę. Czy ja chcę grać na tej mapie? Średnio ją lubię, przyznam szczerze, więc poszukam czegoś innego. Czy tutaj mam half casha? Tak, tutaj też mam half casha, także na początku sobie zagram podwójne moaby, a raczej podwójne HP moabów, bo chyba źle powiedziałem. Także proszę bardzo, kolejna mapka wpada na moje konto. Tutaj użyłem też snajperów do pomocy. Byli całkiem spoko. I chwila, która to była mapka? To była ta, także tutaj połowa gotówki. Wydaje mi się, że to też zaspokoi osoby, które po prostu myślą, że ja tylko teraz gram na modach. No bo przeważnie gram, nie? No bo jak nagrywam odcinki, ale też takie normalne się pojawiają. Jak widzicie, nie ma tutaj double cash moda, nie ma żadnych insta małpek ani niczego takiego. I znowu mamy half casha, więc zrobimy tutaj coś takiego, że postawimy Darta pod triple shota, później Benjamin, Ninja, Alchemik i może Druid, może Bomb Shooter, bo z tego co wiem, nie będzie mnie stać na piąty tier, więc może być z tym mały problem, ale no taktyka jest dokładnie taka sama na wszystkie mapki, które teraz przechodzę, czyli Ninja, Alchemik, Wizard, może Druid, może Bomb Shooter, może Sniper. To są te trzy rzeczy i czasami wioskę też dodaję, ale przeważnie właśnie ten core jest bez zmian. No i powoli zbliżamy się do 80 rundy. Tutaj postawiłem na przykład Pirata, bo sobie przypomniałem, że hej, przecież w tym odcinku jeszcze testowałem Pirata, który naprawdę sobie bardzo dobrze radził i zobaczymy, czy z tym Zongiem też nie będzie żadnych problemów. Może Snajpera postawię jako takie małe wsparcie, żeby sobie tam globalnie bił, ale wydaje mi się, że powinienem to przejść i będę miał ten achievement zakończony, chyba że wiecie, na 80 rundzie się wywalę, bo też tak może oczywiście być i oj, no tak. I właśnie tak będzie, bo po prostu paraliż rączek dostałem i nie wiedziałem, co mam do końca zrobić. Także widzicie, czasami na 80 rundzie też się przegrywa. No ale za drugim razem udało się to przejść i z tego co widzę, achievement już na mnie czeka, bo dostałem właśnie na Steamie powiadomienie. Także wygraj 10 rund w trybie połowy kasy, udało się to zrobić, dwa achievementiki odblokowane, kaskę powoli sobie odrabiamy i mniej achievementów zostało. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie, tak jak mówiłem, dajcie znać i zostawcie lajka. Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach.